Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, serdecznie witam wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, temat tego odcinka to Unia Europejska w polityce krajowej i międzynarodowej. Serdecznie witam panią byłą minister do spraw polityki zatrudnienia w Polsce, Elżbieta Rafalska, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony, szczęść Boże. Na wieki wieków amen. Manfred Weber, jego ostatnia wypowiedź: jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Czy zdziwiło nastawienie szefa Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, mając na uwadze, no już trzeba powiedzieć, że prekampanię wyborczą, która zaostrza się w słowach i zachowaniach? Przez tą wypowiedź przebija buta i arogancja. Czy jestem zaskoczona? No nie bardzo, dlatego że jestem świadkiem ciągu wydarzeń. Im bliżej kampanii wyborczej, tym bardziej bezczelne i tym bardziej obnażające są tego typu wypowiedzi, jak ta Manfreda Webera, przewodniczącego EPL-u, szefa frakcji EPL-u w Parlamencie Europejskim, frakcji, w której są przecież nasi europosłowie z Polski, z Koalicji Obywatelskiej, i można by było powiedzieć, że nie słychać jakoś protestu, że taki polityk, niemiecki polityk, próbuje tak ingerować w proces najbardziej demokratyczny, jaki się odbywa, a więc proces wyborczy. No, on mówił o zaporze ogniowej. Wcześniej była też wypowiedź pani przewodniczącej komisji Urszuli von der Leyen: Donald, wracaj na premiera do Polski. A teraz mamy kolejną wypowiedź, która pokazuje, jak wygodnym partnerem do współpracy byłby Donald Tusk, gdyby został premierem, jak łatwiejsza i bardziej spolegliwa prowadzona byłaby przez Polskę polityka na rzecz chyba interesu Niemiec, bo trudno to powiedzieć, podobnie jak przy pakcie migracyjnym, gdzie powiedziano, że nastąpi odciążenie Niemiec. Tym razem ta polityka głębokiej współpracy, taka sprzyjająca Niemcom, bardziej proniemiecka, byłaby im oczywiście na rękę. No z drugiej strony ktoś może sobie też zadać pytanie, czy Polska miałaby liczyć na to, polscy politycy, polskiej prawicy, że Niemcy obiorą taki kierunek polityki, która prowadziłaby ich w Unii Europejskiej do zajęcia miejsca w tylnych ławkach. No to nie jest tego rodzaju polityka, mając na uwadze układ sił w parlamencie, ale nie tylko, patrząc również na stanowiska, które są obsadzane właśnie przez Niemców w Unii Europejskiej. No, mam wrażenie, że jednak wojna na Ukrainie, kryzys pandemiczny, wszystko to, co aktualnie również się dzieje, sytuacja gospodarcza Polski, polskie stanowisko wobec wojny na Ukrainie jednoznaczne i ta sytuacja, w której dotychczasowa polityka, ta antyrosyjska polityka odnoszenia się do bezpieczeństwa energetycznego w Europie, pokazuje, że wielokrotnie Polska miała rację, że Polska staje się państwem absolutnie partnerskim dla tych dotychczasowych liderów. I to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, że im jest nie w smak. Natomiast w naszym narodowym polskim interesie no jest dbanie o interes Polski, interes Polaków. I tak rozumiem również pełnienie mandatów przez europosłów. Nie rozumiem, dlaczego chęć przyjęcia takiej roli państwa drugorzędnego, państwa, które ma realizować te cele, które bardziej sprzyjają Niemcom, ma być realizowana przez Koalicję Obywatelską, czy ma znaleźć poklask wśród europosłów Koalicji Obywatelskiej. Można sobie zadać pytanie, pani minister, no, kogo interesy reprezentują? Być może chodzi o sprawę wartości, które są widziane oczami na przykład niemieckich polityków Europejskiej Partii Ludowej, czy też innych, którzy podzielają poglądy tychże ludzi ze sprawą przyszłości Unii Europejskiej, bo jak przewodnicząca Komisji Europejskiej w zeszłym roku w Rotterdamie określiła Donalda Tuska uosobieniem naszych wartości, to mówi samo za siebie, w jaki sposób te wartości są postrzegane i o co tutaj chodzi, o europejskie wartości, wolność, równość, demokracja, państwo prawa. Wiemy, że do tych pierwszych trzech wartości, mając na uwadze
rodzaj definicji i szczegóły dotyczące właśnie tych definicji różnią się tak naprawdę podejścia polityków Prawa i Sprawiedliwości i podejścia polityków Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, jak słyszę o wartościach Unii Europejskiej, o praworządności, nadrzędności tych wartości, to uważam, że to jest taka hipokryzja, tak ponad tymi wartościami, o których się tak często mówi, jest zwykły interes gospodarczy poszczególnego kraju, w tym wypadku Niemiec, i to jest taka trochę no, zasłona dymna do robienia swoich interesów, bo jeżeli mówimy o wartościach, no to Polska, która w sytuacji wojny zachowała się absolutnie wyjątkowo, nie w sposób wyjątkowy traktowana, tylko jest wybitnie politycznie karana i właściwie można by powiedzieć, że w jakimś stopniu jest objęta sankcjami. Dajemy sankcje na Rosję, ale oczywiście blokujemy polskie KPO. Nie rozliczamy się należycie, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców. I tu cała wierchuszka europejska sprzyja tym rządom, które no będą bardziej spolegliwe w tym działaniu. Mówiąc o tych interesach, o których pan powiedział, to oczywiście, że projekt federalizacji Unii Europejskiej z rządem ewentualnym opozycji, no byłby o niebo łatwiejszy, byłby w ogóle możliwy do zrealizowania. Polska jest postrzegana tu w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, jako stały taki buntownik, który ma ciągle swoje zdanie, który broni tego zdania, ale mówię o tym, żeby zwrócić uwagę, że Polska broni tego swojego zdania, bo jest przekonana co do racji, broni swoich kompetencji, broni swojej suwerenności i autonomicznych decyzji. Wydaje się, że niektórzy politycy inaczej podchodzą do kwestii, o których pani powiedziała, mając na uwadze te wartości, bo biorąc pod uwagę traktat z Lizbony, ten jakże ważny dokument w Unii Europejskiej, który podpisał Lech Kaczyński i inni szefowie państw Unii Europejskiej. To, co się dzieje teraz, niezawisłość sądownictwa i postrzeganie w sposób inny roli demokracji, niektórzy nazywają ją prawdziwą demokracją, to są zupełnie dwa różne podejścia. Ludzie powołują się bardzo często, prawda, w aspekcie praworządności. Dwa, że rozporządzenie o warunkowości zostało przyjęte zdecydowaną większością głosów w Parlamencie Europejskim. TSUE wydał wyrok, jaki wydał. Ten wielki spór o to, aspekcie tak naprawdę dokumentów, które zostały przyjęte przez tak ważne osoby w przeszłości, prawda? Panie redaktorze, jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, to mieliśmy taki grunt pod nogami, on był oparty o traktaty i nasze głębokie przekonanie, że te traktaty będą jasno określały kierunek działań Unii Europejskiej. A dzisiaj po tylu latach mam wrażenie, że prawdziwa praworządność to może być realizowana przez Niemcy, Francję, natomiast nam odmawia się prawa rozwiązywania swoich problemów krajowych zgodnie z kompetencjami. Wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Europy tych małych ojczyzn, które miały tą swoją autonomię, a dzisiaj poprzez takie bypassowanie różnych rozwiązań próbuje się mocno w to ingerować, nie przestrzegając tego traktatu lizbońskiego, o którym chodzi, tu jest mowa. Pan Sariusz Wolski na przykład z frakcji politycznej, do której pani należy, były minister do spraw europejskich, mówi o sprawie, która wychodzi poza traktaty, prawda, tak zwane ultra vires, na które Polska się z kolei nie zgodziła, o czym decyduje zasada przyznania, co wchodzi w kompetencje unijne, a co krajowe, że tutaj o to właśnie toczy się spór. Czy pani zdaniem to jest największy problem, jeżeli chodzi o, bo już kończmy ten temat praworządności, dwugłos w podejściu do sprawy, bo to jest ten dwugłos, który rozpoczął się i się nie kończy. Ależ absolutnie to jest też istota tego sporu i mam wrażenie, że gdyby Polska tu ustąpiła z jakichś powodów, no nie wiem, finansowych, przyjęła te naciski,
to właściwie te wrota są otwarte do tego, żeby wszystkie pozostałe projekty realizować zgodnie z tym, jak sobie zaplanowano, jak mówią też Niemcy, a więc no, takiemu przekształceniu Unii Europejskiej, którego my nie jesteśmy w stanie też zaakceptować. Pani minister, wspomniała pani kwestię Ukrainy i przyjęcie przez Polskę rzeszy uchodźców. Wielu polityków już wcześniej oddzielało sprawę przyjęcia uchodźców z odblokowaniem tak zwanym KPO, prawda? Pomijając to, czy Polska złoży wniosek, czy Polska nie złoży wniosek, czy my mamy w kraju poukładane sprawy dotyczące odblokowania środków z Funduszu Odbudowy, czy nie. Nie należy tego łączyć, bo my to zrobiliśmy dobrowolnie i to była nasza suwerenna decyzja. Wielu ludzi tak podkreśla. Nie łączyło tych dwóch spraw. Przyjęcie uchodźców i liczenie na taryfę ulgową, jeżeli chodzi o pieniądze. Ale to wielokrotnie podczas posiedzeń komisji słyszeliśmy, nie będzie żadnego rabatu, nie będzie żadnej taryfy ulgowej z tego powodu, że Polska tak znakomicie sobie poradziła z przyjęciem no, wielomilionowej fali uchodźców. Przez Polskę przeszło 7 milionów uchodźców, 1,5 miliona znalazło schronienia i cały czas podkreślamy, że to nie są młodzi ludzie, tylko to są kobiety z dziećmi, które uciekały przed wojną. Więc ten początkowy uznanie, ten zachwyt nad tą polską zdolnością do poradzenia sobie z takim kryzysem uchodźczym minęło i natychmiast wrócono do tego bardzo rygorystycznego, ale nie rygorystycznego, politycznego i krzywdzącego Polskę podejścia, jeżeli chodzi o warunkowość, bo przy warunkowości słyszeliśmy o tym, że to miało dotyczyć zachowań czy działań związanych z korupcją, z realizacją planów finansowych, a potem interpretacja tego była absolutnie dowolna, bo zależy to była taka kogo, maczuga no, polityczna. Bo tutaj komisarz Pan mówił o zagrożeniach dla budżetu Unii Europejskiej. Jeżeli będzie systemowe zagrożenie dla budżetu Unii Europejskiej, to wtedy można rozpatrywać to w kontekście uruchomienia rozporządzenia o warunkowości. Jeżeli nie będzie zagrożenia finansowego, o tym też mówi traktat, to możemy się spierać poglądowo. Ale panie redaktorze, nic z tych obietnic, nic z tych deklaracji po prostu nie zostało. Na Polskę nakłada się surowe kary. Polskę traktuje się surowiej niż wiele innych krajów. Polska jest tu ciągle takim punktem odniesienia, w którym się mówi, zobaczcie, to jest ten Ale mówi kraj, pani o braku likwidacji Izby Dyscyplinarnej, na przykład Sądu Najwyższego na czas i mówię o chociażby karach. O karach nakładanych wysokich, niewspółmiernie wysokich, krzywdzących, milionowych dziennie. To są też sytuacje tu niespotykane, jeżeli chodzi o wysokość kar. Jakby ciągle... Też Komisja Europejska nie może odpowiadać za to, jak się zachowa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawda, który ma za zadanie w wykładni i stosowaniu traktatów dzierżyć władzę. Tak przynajmniej jest w traktacie z Lizbony. No, panie redaktorze, możemy dyskutować o tych wyrokach podejmowanych bez wysłuchania, podejmowanych w jednoosobowych składach, tak? No, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności dotyczy to głównie Polski albo Węgier, krajów, które stanowczo bronią swojej autonomii. Ciekawa rzecz, szanowni państwo, mając na uwadze problem polityki krajowej i europejskiej, bo jak widzimy zdania wypowiadane przez europejskich polityków, odciskają swoje piętno w tak zwanej prekampanii wyborczej w Polsce. Szanowni państwo, nie po raz pierwszy słyszeliśmy o słowach, które spotkały się z oburzeniem części, na przykład społeczeństwa politycznego w danym kraju. Chciałem zapytać, mając na uwadze pracę w pani komisji, bo de facto od europosłów oczekuje się pracy w komisjach, bo jednak głosujecie wszyscy razem, prawda, na sali plenarnej. Europejska Partia Ludowa, Socjaliści, EKR, Grupa ID i Niezrzeszeni razem podejmujecie decyzje, aczkolwiek często głosujecie inaczej. Pani komisja to jest komisja do spraw zatrudnienia i dzieci. Przeczytałem ostatnio, że to jest jedna z grup najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Czy są jakieś środki przewidziane na szczeblu pani komisji, aby zaradzić tej sprawie na szczeblu europejskim, który miałby się przełożyć potem na szczebel krajowy? Przechodzimy już do stricte europejskiej polityki, bo wiemy, jak w Polsce ma się sprawa opieki nad dziećmi i 800+. Unia Europejska założyła, że do 2030 roku
liczba dzieci cierpiących biedę powinna się zmniejszyć o 5 milionów. I pada takie fundamentalne pytanie, jak to zrobić. Uruchomiono tak zwany program gwarancji dla dzieci, który może kompleksowo rozwiązywać te problemy. I wtedy Polska, to tak jak mieliśmy te krajowe plany działania na rzecz dzieci, jest znakomitym przykładem, jak można skutecznie zwalczać ubóstwo jeszcze przed tym, zanim zafunkcjonują, będą zastosowane instrumenty europejskie, bo są już rozwiązania krajowe. Na jakim etapie jesteśmy właśnie, mając na uwadze wdrażanie krajowych i przyjmowanie planów? Mówimy o tym, że te plany europejskie są przyjmowane, ale ja cały czas mówię, że Polska zmniejszyła o 50% ubóstwo dzieci w 2017 roku, kiedy wprowadziła swoje programy, kiedy podwyższa wysokość świadczenia wychowawczego 800, kiedy wprowadza kapitał opiekuńczy, dobry start, kiedy poprawia dostępność do opieki nad małymi dziećmi do 3 lat. Oczywiście są przykłady innych krajów, które w ramach gwarancji proponują na przykład rozwiązywanie problemów związanych z żywieniem dzieci w szkołach, które jest nieodpłatnie, lepszej opieki zdrowotnej. A więc no, można wykorzystywać te środki też europejskie, ale też do tego jest potrzebna wola polityczna. No właśnie, ja mówię, to jest punkt wyjścia. Jak lepiej zaangażować społeczeństwo obywatelskie, aby była większa jedność w kontekście chociażby sprawy wdrażania tych planów, realizacji polityki dotyczącej właśnie gwarancji dla dzieci, bo w Polsce znowu widzimy dwugłos, chociażby sięgając jeszcze wstecz, kiedy pani zaproponowała ten projekt 500+, został on sfinalizowany, już byli tacy ludzie, którzy bardzo się z tego cieszyli, a byli i tacy, którzy skrytykowali to pod kątem polityki rozdawnictwa. Jak lepiej właśnie teraz zaangażować społeczeństwo, aby była większa jedność? Wydawało mi się, że są takie tematy, które potrafią nas zjednoczyć. Takim tematem jest bezpieczeństwo, wojna na Ukrainie i takim tematem, no wydawało mi się, że jest dobro dziecka, każdego dziecka. Wyciągnięcie tego dziecka z ubóstwa, dobrobyt tego dziecka, poprawienie jego sytuacji, czy to materialnej, czy edukacyjnej. No ale nie, ale opozycja nie jest gotowa, nie jest zdolna do żadnej współpracy, nawet na tym poziomie dla mnie, z punktu widzenia polityka społecznego, najważniejszym. Czyli najpierw musiała upokarzać, poniżać polską rodzinę. Potem próbuje torpedować wprowadzanie tego programu, uciekając się do jakichś sztuczek politycznych. I robią to absolutnie ci, którzy w zakresie poprawienia sytuacji dzieci w Polsce podczas swoich rządów nic dla tych dzieci naprawdę nie zrobili, albo tak niewiele, a dzisiaj konsekwentnie sypią piach w te tryby. Z jakiego powodu, panie redaktorze? Otóż program opozycji to jest jeden wielki program antypisu, czyli najważniejszym celem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości, odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy, niezależnie od tego, co ten rząd robi, ale jest niemożliwe też, żeby rząd, który przeznacza na rozwój kraju, na inwestycje, gigantyczne środki i prowadzi równolegle inwestycje społeczne, no wszystko robił źle, a tak to ocenia opozycja. Więc to jest pytanie do opozycji, do tego, żeby no jednak zweryfikowała swoje oceny, bo Polacy, no mam nadzieję, swoje oceny zweryfikują przy urnach wyborczych. Popatrzmy na to, że w tych dzieciach jest olbrzymi potencjał, że to jest przyszłość narodu, że to jest byt, że mamy ograniczone, jakby trudną sytuację też demograficzną. Właśnie ten system gwarancji dla dzieci w przyszłości i sprawa jego przyszłego finansowania. Czy ma pani przed oczami jakieś pomysły dotyczące ulepszenia tego systemu w przyszłości? Bo
To nie jest tak, że są pewne sprawy zafiksowane. Wymaga też pewna kwestia aktualizacji w przyszłości, jeżeli chodzi o politykę, która żyje po prostu, prawda? Nie jest zamknięta. Te wszystkie polityki, a w szczególności polityki społeczne, no muszą mieć pewną dozę elastyczności i gwarancję ciągłości finansowania. Dlatego, że trzeba mieć zdolność takiego błyskawicznego, szybkiego reagowania wobec zmieniającej się sytuacji. W 2015 roku były to problemy bytowe czy problemy socjalne. Dzisiaj jest to sytuacja związana też z dostępem do usług społecznych, do dobrej edukacji, do tego, że ta edukacja i ta rzeczywistość po prostu się zmienia i żadne plany raz napisane nie mogą być rozwiązaniem napisanym na 10, 15, 20 lat. Je trzeba monitorować, je trzeba weryfikować i trzeba odpowiadać tym wyzwaniom dzisiejszym. Powiedziała była minister do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, obecnie europoseł, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, koordynator EKR w Komisji do spraw zatrudnienia. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, z Panem Bogiem.